Witam serdecznie, z tej strony Jakob i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Alone in the Dark. Wróciliśmy do Derketo i nic tu nie ma. Dobra, schodzimy na dół. Gdzie my jesteśmy w ogóle? A, na klatce schodowej. Czemu tu zamknięte jest? Got to be around here somewhere. He wouldn't leave this house. I don't know what to think anymore. You run into that Dick fella. Who is he? Can he be trusted? I think he wanted a good guy. Well, you know, like us. Will he be all right with her coming? Praise the mother. He don't need to know about all that. Just calm down. It ain't time yet. God, it hurts. As far as I can tell, Detective Combi seems to be solving problems, not causing. Just be ready. In case he starts anything. Ciekawe. The two or. Bójka sanitariuszy wciąż szukała Jeremy'ego. Carnby wziął to za dobrą monetę. Emily przypomniała mu o dziwnych zgonach w Derketo i nie był pewien, komu może zaufać. Mamy się włamać do gabinetu dyrektora. Gabinetu dyrektora Greya. Dobra, jeszcze raz. Tutaj wyjdziemy tędy? Dobrze, musimy przejść. Tutaj korytarz jest zablokowany dalej. Christ, what the hell was that? It's blocked. Przejście jest zablokowane. No to jak mam tu przejść? Kurde, baszka. Klatką schodową tędy i tędy. No nie wierzę. Tutaj też zamknięte? No to... No to już nie wiem. Lunacy and the Astarte are. To se możecie przeczytać jak coś. Zbiorowy obłęd, kolonia artystyczna Astarte. Tutaj się udało zdobyć wszystko. Jeszcze tutaj gdzieś mały gabinet. Kurde, ta mapa to jest...
Okej. Piraci jakiś. Zamknięte. Tutaj jeszcze jest pokój i w kiber. Wrócimy się tam. Rozbite okulary i jeszcze została nam pokój. We must have faith. Przygotowanie do Wigilii Świętego Jana. Musimy wierzyć, że pakt Jeremiego z mrocznym mężczyzną to blef. Jeśli dopisze nam szczęście, nasi goście sami go znajdą i zdemaskują. Jego bredny przed zapadnięciem zmroku. Liczy się tylko to, żebyśmy je wezwali. Zbyt wiele się wydarzyło, by ten wieczór poszedł na marne. Pomyśl o Jacku i Cassandrze, nawet o Perosi, której przypadku nie potrafię wyjaśnić. Grace jest naszą kozą bez rogów. Dobrze o tym wie i odegra swoją rolę. Musisz porozmawiać z bratem, baristem. Martwię się, że nas zawiedzie. Magdalena Thompson. Dobra. Czyli tu mamy zrobione wszystko. Tu by się trzeba włamać. Tylko czemu ja tu nie mogę przejść? Ale tutaj jakoś weszłem. Tylko jak? Tu jest odblokowane coś. Może tędy pójdę? Nie. Kurde. It's blocked. Gubię się w tym domu. Koło kibla. Tutaj jest przejście, ale to zablokowane jest. A na dole? W oranżerii co jeszcze jest do zrobienia. Wziąłem się do gabinetu dyrektora Graja. Jak tam przejść, kurde? Tędy by trzeba było zejść na dół i tutaj tą klatką schodową. Tędy. Czyli do klatki schodowej trzeba dojść. Jak ja tu przylazłem? Running to the orderlies right now. I'm not sure I can trust them.
To będzie zamknięte. Nie przeszkadzać. Okej. I think Dr. Gray might be in there. Perfect time to snoop around his office. I tutaj nie mogę wejść nigdzie. Trzeba zejść na dół. Chyba. Tutaj też było zamknięte. No kurde, blady. Wszędzie pozamykane, jak ja mam stąd wyjść. Tu jest kibel. Tu jest pokój. Dobra, tędy trzeba przejść jakoś. Tutaj przez oranżerię przejść. Tam co jest? Salon, ale to jest zamknięte chyba. Coś mamy jeszcze niezbadane. Mrs. Thompson. Pani Thompson, rozumiem, że ostatni tydzień był pracowity, zważywszy na okoliczności, czuję się w obowiązku przypomnieć pani, że problemy Derka to nie są sprawą publiczną ani czymś, co powinno panią martwić. Proszę kontynuować swoją znikomą, znakomitą pracę i nie rozpamiętywać śmierci pani Paris Perusi, ani co ważniejsze, samobójstwa Kassandry. Nie powinny one zaprzątać głowy żadnego z członków personelu. Liczę na lojalność i ufam, że pani zażyła stosunki z rodzeństwem Tabuis pomogą nam utrzymać sprawy Drketo w tajemnicy, dr Gray. Co? Dobra, tutaj wszystko. Tak warzywny. Dobra, tutaj nigdy nie ma przejścia. Mapa ci się tu nie przyda. Serio? Blady, nie wiem, jak tu przejść. Nie ma przejścia nigdzie. Tam nie ma przejścia.
Jak ja stąd, kurde, przyszłem? No przecież to jest niemożliwe. Czemu ja tu nie mogę wejść? Teraz to się zgubiłem. Nie wiem dlaczego. Nie mogę nigdzie przejść. Tu pozamykane na górze wszystko. Gdzie leżysz? Na dole też pozamykane. Nie ma przejścia. Ale jaja. Tylko tu mogę wyjść. Przejście. Kurde, no. Tu po drabinie mogę wejść. Dobra, jakoś się... Gdzieś się może dojdzie. No, w końcu gdzieś jestem. Okej. Tutaj jest... Must be a spare key to Dr. Gray's office in here somewhere. Gdzieś to musi być klucz, dokładnie. I don't have the combination for this. Or maybe Jeremy did. Właśnie nie znam tej kombinacji. Co teraz? Need the key. No musimy znaleźć klucz, kurde. Klucz pewnie jest w sejfie. To co? Sprawia, czuję się gorzej. Jakie to potworne uczucie, gdy uświadamiam sobie, że poprawa stanu zdrowia była tylko złudzeniem. Tak bardzo urzekła cię cnota ciągłej walki, że pomimo ciężkiej
całej ciężkiej pracy nie czyni żadnych faktycznych starań, by kiedykolwiek wrócić do zdrowia. Terapia stała się tak wielką obsesją, że zamiast pozwolić swoim ranom zbliżać się z czasem, rozdrapujesz je w nadziei, że zagoją się szybciej i lepiej. Jeśli będą krwawić tak, jak ty to sobie tego życzysz, czy nasz stan kiedykolwiek ulegnie poprawie, jak pan myśli, doktorze Gray? Okej, coś my znaleźli, to nie klucz. No i co? Jaki jest kod? Tyle to ofiarny daliśmy. Nic tu nie ma ciekawego, co by mi mogło powiedzieć, czy jakiś kod. Kurde, no. Ten save otwarłem, ale kurde. Fuksem chyba. Tutaj coś nie działa. W razie to zostawimy. Idziemy zobaczyć jeszcze. Czy stąd mogę wyjść na klatkę schodową? Nie bardzo. Ale tu mogę zejść na dół. Ale ty wszędzie klucza potrzebujesz, człowieku.
Idziemy w górę. A tutaj jest to otwarte. O, jest otwarte, dobra. Detective Conby, good to see you again. Solved the case yet? I'm trying. Hey, Grace, you okay? Oh, she is just peachy, Detective. Are you looking forward to the Feast of St. John, Grace? I can't wait. Kids, ain't they great? What exactly are you planning for tonight? Oh, not much. We eat, we drink, we pay tribute to the wishing tree in the conservatory. The usual. Then why all the excitement? There is just something about tonight. Something's different. I think we all feel it. Besides, we got ourselves some new words for the prayer thanks to your buddy Jeremy. She'll come and turn the world inside out. And things will begin again. That sounds strangely threatening. You should come. Oh, God damn it, Grace. Stay put for once. There's something missing. Jakiś korytarz. Tu jest pokój tej mamy. To co? O co tu chodzi? Ja pierniczę, co to ma być coś? Wybierz. Nic nie mogę wybrać. Chyba jeszcze nie ma wszystkiego. Scenariusz filmu. O, możemy to. Co ty robisz? Jeremy wiedział, że jedyną osobą, która może mu teraz pomóc, jest pacjent z pokoju numer 3. Chociaż pokój ten wydawał się od dawna pusty, to nie mogło być prawdą. Należało zmienić bieg tej historii, wprowadzić do niej czynnik zewnętrzny. Zabrałby wtedy owego pacjenta z powrotem do pokoju numer 3 i pokazał mu, co znajduje się w sejfie. 913, tyle że nie był. To właściwy kod. To była kombinacja do sejfu w gabinecie recepcjonisty. 913 w sejfie w gabinecie recepcjonisty. Dobra, cośmy tutaj odkryli. Które to był to? Tak. Czego się po nich spodziewałeś? Nie powinieneś był tyle tworzyć. Zabrakło miejsca na oddech. Twoja reifikacja obróciła wszystkie potencjalne światy w próżnię. Zebrałeś wszystko, co potrafili sobie wyobrazić i zredukowałeś to do czegoś, co nawet cię nie obchodziło, a może było na odwrót. Może to tobie zależało najbardziej. Może pragnąłeś ocalić ich przed samym sobą i właśnie dlatego musiałeś umrzeć. No dobra.
To mamy zrobione. W korytarzu jeszcze coś jest niezbadane. To jest ten, kurde, globus, dobra. A tu co? Klucz do West Bullu na parterze. O. Better hold on to these. Wouldn't want them to get lost. Na parterze. West Bull, czyli co to jest tutaj? Gabinet recepcjonisty, to jest tutaj ten safe, to musimy się wrócić. Bo tam jest ten kod. Pokój Kaduda i tutaj jeszcze, może zajrzymy tam do tych pokoi. Może coś się znalazło. O, coś jest. Detective Combi. Detektywie Canby, niezmiernie mi przykro, że moja bratanica wciągnęła pana w tę kabałę. Proszę, niech pan ją zabierze z tego przeklętego miejsca. Zniszczyłem tego pożeracza światów, zamknąłem go na strychu i wycofałem się do kryjówki. Proszę przekazać Emily, że jestem bezpieczny. Proszę powiedzieć jej wszystko, co tylko przyjdzie pan do głowy, ale niech pan ją zabierze z powrotem do Nowego Orleanu. Jeremy. Okej. Tu mamy gotowe, jeszcze tam jest pokój tego barista, czy... Tutaj też coś mamy. Bracie, musisz mi zaufać, to najważniejszy moment w historii naszej rodziny. Wiem, że masz wątpliwości i że ta straszna mama Loa opowiada ci jakiś kłamstw. Nigdy bym cię nie zdradził, masz moje słowo, Loki. Okej. Czyli tu już też zrobione wszystko. No dobra, czyli musimy się wrócić na dół. Chyba. I do tego sejfu zajrzeć. Może się uda go otworzyć w końcu. Dobra, nie pierdolisz farmazonu. Gdzie jest ten safe? Dziewięć, jeden. 3 9 1 3 Co? Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, czy to tylko tak? Ciężko stwierdzić. Dziewięć. Jeden. Trzy. No. Dziewięć. Jeden. Dobra, tak. Albo w tą stronę, albo w tą stronę, okej. Okay.
the last guest in the... Ostatni pacjent z pustego pokoju cierpiał na poważne zaburzenia adaptacyjne. Muszę to zapisać, gdyż jeśli dobrze zrozumie tę przypadłość, może ona sprawić, że później będę się tego wypierał. Mam podstawy sądzić, że jak również odczuję skutki owej dysfunkcji. Niektóre osoby, które zetknęły się z tym pacjentem, przyswoiły sobie specyficzny światopogląd, zgodnie z którym wszystkie wydarzenia mają charakter odgórny, a ich przebieg jest zniekształcony. Przyjęcie tej perspektywy sprawia, że część ich wspomnień staje się nie do zniesienia i skutkuje ich wyparciem. Nic z tego nie rozumiem, nie pamiętam nawet, co się stało z tym pacjentem. Myślę, że kiedyś doszło tu do jakiejś pomyłki, o której z czasem wszyscy zapomnieli. To samo z pewnością dotyczy jego dokumentów. Musiały zostać zniszczone, jeśli kiedykolwiek były w naszym posiadaniu. Któż to mógł napisać? Żadnego pacjenta nigdy nie umieściliśmy w tym pustym pokoju. Dobra. Teraz tak. Pokój. Detektyw Carnby doszedł do wniosku, że dr Gray był w jakiś sposób zamieszany w sprawę z mrocznym mężczyzną. Nie miał co do tego wątpliwości. Albo Gray posłużył się postacią mrocznego mężczyzny, by sterować Jeremym i go dręczyć, albo mroczny mężczyzna był realnym, potężnym bytem, który opętał Jeremiego. Co czyniłoby Graya marionetką? Może jedno nie wyklucza drugiego. Carnby poczuł, że jego myśli rozbiegają się we wszystkie strony. Za wszelką cenę musiał znaleźć sposób na złamanie paktu. To właśnie należało uczynić zdaniem Jeremiego. Nieważne, co było prawdą, a co nie. Jeśli Jeremy nie mógł opuścić Derkę, to o ile kontrakt nie zostanie zerwany. Carnby musiał tego dokonać. Szkoda tylko, że punkty przedstawione w umowie nie miały większego sensu. Dr. Gray's office, all to myself. Let's see if we can figure this guy out. Piracki skarb McCoffeya. This is where McCoffey has hidden my favorite young. It's very important. I have finished. Skończyłam porządkować rzeczy panny Borgard. Tobie zostawię kontakt z agentem Cassandry. Na pewno przyślą kogoś po odbiór rzeczy. Znalazłam jeden z rysunków Grace, który zapewne będzie chciała odzyskać, a także ten klucz z jej pokoju, którego zdaje się szukasz. Magdalene Thompson. Okej. Dobra, mamy to do tego, do Glebusa. Spoko. Klucz do klatki schodowej, no w końcu, kurde. Ja pierdniczę, tyle czasu. Dearest Dr. Manzett. Dobra, to sobie przeczytacie jak coś, bo... Trochę tego jest. Poszukaj płyt radiograficznych Jeremiego w ambulatorium. Dobra, ale myślę, że już to będziemy szukać w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć.